Szanowni Państwo, tym razem po polsku. Jako wielki zwolennik starożytnych misteriów i badania teologii pogańskiej, cywilizowanych, przedchrześcijańskich kultur, chciałbym przybliżyć Wam misteria orfickie. Miał być to fragment książki pod tytułem Manuskrypty z Peyto, natomiast podejrzewam, że skończyłem już swoją karierę jako pisarz, więc będę się dzielił tylko i wyłącznie wykładami związanymi z moimi zainteresowaniami, a także rozpowszechnianiem wiedzy, która może być pożyteczna dla niektórych. Będzie to bardziej odczyt z komentarzami, aniżeli wykład. Mam nadzieję, że ta forma będzie do zaakceptowania. Tak więc chciałbym odczarować nieco misteria starożytne, które najczęściej są kojarzone z mitologią, cytując cesarza Juliana, nazywanego niesprawiedliwie apostatą. Mitologia jest dla ząbkujących dzieci, natomiast teologia matematyczna, geometryczna, alegoryczna jest korpusem bardzo wnikliwych spostrzeżeń dotyczących sił, mocy, bóstw i bogiń, a także świata duchowego i metafizycznego. Więc w miarę moich sił będę komentował na bieżąco odczyt. Cytując Muzeusa, ojca Eumolpusa, co legendarnie założył Misteria Eleuzyjskie między 1397 rokiem przed naszą erą, a 1373 rokiem przed naszą erą. Eleuzis jest niedaleko Aten. Wszystko pochodzi z jednego i jest rozwiązane w jednym. Tym wzorem uchwyćmy jedną metodę wykładni misteriów i postarajmy się znaleźć wspólny im ton i składnię. Podążając parmenidiańską teorią Arche, wszystko w świecie ma jakiś wspólny, uniwersalny mianownik. Wielki fundament, z którego wszystko inne się wywodzi. W orfickich wierzeniach czas jako potęga, Kronos, był egzystujący a priori. Świat zrodził się z kosmicznego jaja wygenerowanego przez Eter i Chronosa. W innych narracjach przez zmieszanie się dwóch tytanów, w jeszcze innych Erebas uskrzydlono nocą w Tartarze, czyli otchłani. Ten, co z owego jaja się wykluł, był nazwany Protogonos Feton, jako syn olbrzymiego Eteru. Protogonos jest rozumiany jako generator kosmosu i wszystkich miejsc od początku świata. Gdy ten się narodził, Eter oddzielił się od ogromnej otchłani. Kronos, czyli uderzający umysł, i Uranos to boski umysł, co uderza w pramaterię, czyli Eonte, wytworzył pierwsze byty. Kronos jest sekwencją generacyjną. Uranos jest stadium wszechświata, w którym umysł Nus definiuje naturę pierwiastków. Tak zatem Dios Nus zaszczepia się w całym świecie przez diarezis, podział. Tu odsyłam do teologii arytmetyki Jamblicha. Inne imię wywodzącego się z tych bóstw obok Protogonosa to Phanes. Był pierwszym bogiem, co wygenerował całkowitość kosmosu, a następnie zaczął go okrążać niczym Ereb. Pogląd ten podtrzymywał Plutarch względem orfickich rapsodii. Eter w Helenie Eurypidesa jest przywoływany przez kapłankę Theonoę podczas procesji z kobietami niosącymi pochodnie. Niechaj ognie oczyszczą Eter zgodnie ze świętym prawem, abyśmy mogli przyjąć czysty oddech niebios. Taka była też symbolika pochodni w misteriach Hekate. Heraklides z Pontu za Pitagorejczykami twierdził, że każda gwiazda w świecie posiada swój własny świat. Każda gwiazda jest odrębnym światem. Jakże czytać luminarzy na nieboskłonie wzrokiem mądrym a stałym? To święte słowa wygłaszane przy poznaniu sekretów nadawały znaczenie głosowi Logoi, co dechem ludzkim, pieśnią przetransponowaną do wysokich wysp błogosławionych, trwał w świętym hymnie przy wtórze Lir. Podobny oddechowi ozyryjskich gwiazd, co stroiły całe światy, a te strojąc się wzajemnie wykonywały nadzwyczajną muzykę. Czy Hieros Logos były spisane? Nie wiadomo wiele o takiej legomenie, czyli tekstach odczytywanych podczas rytów. Prócz legend, iż Orfeusz spisał tablicę, która miałaby być umiejscowiona w wyroczni Dionizosa przy górze Pangaion, inni powiadali, że mogła być znaleziona przy górze Haemus. Tak oto przeplatał się los ludzki z Heimarmene, przeznaczeniem najwyższym, niczym Ananke. Tam było znalezione wyobrażenie, co odzwierciedlało hermetyczne misteria.
Kimże był Orfeusz? Legendy głoszą, że synem trackiego króla i muzy Kaliope, uczniem ideańskich daktyli, a także hipofetem i nauczycielem inicjacji Dionizosa. Orfis bowiem, jako misterium soteriologiczne, to jest mające na celu wyzwolić duszę wielkiej ascencji, eksponował się przeważnie poprzez słowa. Sokrates wspominał, że podobnie jak w dionizyjskich tradycjach, orficy traktowali ciało jako sarkofag duszy. Napomniał też, iż wielu jest tych, co noszą tyrsus, czyli wieńce laurowe, a mistyków niewiele. Ci drudzy są prawdziwymi filozofami. Arystoteles twierdził, iż orficy wierzyli, że dusza była zrodzona z wiatru. Kto wie? Być może tchnienia kosmicznej duszy, animy mundi, jakoby zaczerpnięta ze świata i wygrawerowana w świecie zwierzęcym. Boskość bowiem nie przeczy naturze. Świętym celem była transmutacja duszy, aby stała się doskonała, dostrojona pięknie do boskich światów. Plemiona Macedończyków wierzyły, że ród ich dusz wpierw przebywał w zwierzętach, zanim osiedlił się w ludziach. Tutaj wierzenia naprowadzały na przekonanie, że rektyfikacja dusz zwierzęcych, następnie ludzkich do półboskich, jest naturalnie ciągiem inicjacyjnym, o ile nieprzerwanym i niezaciemnionym przez ignorancję, niewiedzę i wrogim temu złotemu łańcuchowi siłą. Zatem pojawiają się dwie linie czasu, pierwsza wyznaczając początek i koniec zaczerpnięcia duszy świata w kosmos, druga jest linearna, czyli rozwój istnień w jego obrębie w całej swej różnorodności na przestrzeni wszechświata. Legenda głosi, że Orfeusz jako kapłan i bard Dionizosa zmienił swoje modus operandi czci, wznosząc ręce w kierunku Apolla, tego co nie przejawia się wielością, Apollo. Na górze Pangają, tym samym opuszczając swojego mistrza. Zemsty ten, jeżeli wierzyć przesądom o pasjach bóstw, wysłał kobiety Bassarai, które zazdrosne wykrzykując patrzcie, to jest poeta, który nami wzgardził, rozdarły jego ciało na strzępy. Następnie, dokonując tej niecnej operacji, przykuły jego ciało do liry ze skorupy żółwia, co zostało wyrzucone do trackiej rzeki Hebros, a gdy dotarło przez morze na wyspę Lesbos, znaleźli je tam jej mieszkańcy. Tam z wszelkimi honorami pogrzebana została głowa Orfeusza, a na tym miejscu wybudowano świątynię. Plutarch, który był kapłanem w Delfach, a także archiwistą, bibliotekarzem, a także kompilatorem świętych ksiąg, twierdził, że Apollo i Dionizus to te same bóstwa, więc zemsta bóstw jest mało prawdopodobna. Zemsta kobiet nieco bardziej przekonująca. Tam, gdzie padło ciało Orfeusza, świętego mistrza, a krew wsączyła się w ziemię, wyrosnąć miało święte bachiczne zioło, kitara, nazwana tak na cześć dźwięku podczas spalania ofiarnego, które miało przypominać głos rozbrzmiałej kitary. Muzy następnie zebrały jego części i pogrzebały w miejscu zwanym Liber Troi za Erastotenesem w Leibertrze. Donoszono o tym, iż bioniczny posąg Orfeusza stojący pośmiertnie w tymże mieście podczas wyruszenia Aleksandra Macedońskiego na podbój Persji obficie się pocił. Większość kobiet w Macedonii było zamieszanych w orfickie i dionizyjskie ryty od zamierzchłych czasów starożytności. Nazywane były odpowiednio Klodones i Mimalones, a są to macedońskie imiona bachantek. Nie każdy był przekonany co do świętości misteriów. Diogoras w V wieku przed naszą erą nie tylko zdradził fragmenty orfickich i kabirskich hierologoi, ale zniszczył drewniany posąg Herkulesa, inicjata eleuzyjskiego jako półbóg, deklarując wszem i wobec, że ani Boga, ni bogów nie ma. W oczach orfików zdrajca taki był torturowany w Hadesie. O dalszych losach Diogorosa nikt nic nie wie. Orfickie misteria były poważane na równi z eleuzyjskimi i kabirskimi, gwarantując im popularność w Atenach, jak i całej Grecji. Kto znał prawdę, pytasz? Czy nie było pełno kapłanów i proroków, szarlatanów i samozwańczych mistrzów, co kradli serca naiwnych i głupców, na których duszach mogli żerować? Ośmieszali oni prawdziwe misteria i telestia przez swoją obecność. Tak wielka była głupota jednego z nich, że nie mogąc cierpieć swojej biedy i cierpienia, prorokował o świecie przyszłym, który miał być lepszy, doskonalszy właśnie, specjalnie dla niego, a pomimo to żył i szerzył zgorszenie swoją ignorancją. Jeden z wojowników miał go ściąć mieczem, bo nie mógł więcej słuchać jego pogardy dla życia i narzekania. Jednak każdy z nich żył nadzieją o posiadaniu racji i prawdy, tak dalece pomylili swoje przekonania z realizacją prawdy,
realizacją, że zaczęli sprzedawać ludziom półsłówka i kłamstwa, co stało się ich ulubionym sportem, jak długo mogli zarobić na tej defraudacji. Kimże zatem były prawdziwe kapłaństwa, mistrzowie i mistrzynie? Byli to ci, którzy skutecznie inicjowali w misteria bóstw gotowych adeptów, aby zwycięska ich pochodnia była niesiona dalej, aby ludzka dusza mogła zostać przekształcona i dołączyć do procesji bóstw. Ironio, tylko rozróżniający mistrz, który osiągnął kompetencje w swojej sztuce, może znać różnicę, ale tylko wtedy, gdy nie jest już głupcem. Uwaga głupca jest uchwycona przez byle idiotę, co udaje namaszczonego mistrza. Element wątpienia i nauki, sceptycyzmu i wiary w zrealizowaną wiedzę i doświadczenie, składanie ofiary zaangażowania na ołtarzach bóstw, rośnie w intensywność poprzez poznaną teorię, teologię i skuteczną praktykę budowaną jak mosty i wrota do eleuzjów. Każde mistrzostwo i soteriologia jest indywidualna. Wymaga lat poświęceń, krwiożerczej pracy, zwątpienia, upadku i powstawania z coraz to nowszą siłą. Podobno grze szachów czy grze szklanych paciorków, granej podczas ujeżdżania dzikiego konia w niebezpiecznym lesie nocą, mając w umyśle boskość kosmosu i ścigające się muzy, które wskazują kierunek, tam gdzie trwałość jest związana z celem, tam osiąga się to, na co nas naprawdę stać. W Lakedemonii Hermione współczesnej Argolis czczono Korę Zbawczynię, Persefonę i Demeter Podziemną. Hades był natomiast nazywany Klymenos, czyli ten, który był znany. Tam Herkules miał zejść do Hadesu. Wierzono też, że przy świętym Gaju Demeter Chtonie jest zejście w podziemia dla dusz. Istotnie katabazis, czyli zejście duszy do piekła, było kluczowym rytuałem w misteriach, jakoby zaproszeniem inicjatów w świat półbogów. Być może w misteriach eluzyjskich pomiędzy hierofantkami stał nikt inny jak Hades jako epopteion. W Eginie, gdzie cześć oddawano Hekatę, twierdzono, że sam Orfeusz Trak założył ten kult pomiędzy nimi. Co więcej, nikt inny jak Alkamenes po raz pierwszy stworzył podobieństwo Hekate trójdzielnej figury, co była nazywana przez Ateńczyków Epipurgidia, wieża. Stała tam za świątynią zwycięstwa. Matar Kubeleja, epoki brązu, portretowana na minoańskich klejnotach, królowa dzikości, natury, bogini, była pokrewna Kybele, później zwanej Magna Mater. Można znaleźć analogię do Rei, tytanki i matki bogów. Misteria Kybele bowiem i dionizyjskie były spokrewnione, nieco przypominając trackie i frygijskie praktyki orfickie. Wszystkie te kulty były ekstatyczne i orgiastyczne, podobnie jak kulty bakiczne, korybanckie i sabasjańskie. Idee z wpisu bizantyjskiej Liber Sude z X wieku naszej ery sugerują, że dzieła orfickie obejmowały m.in. kosmiczne zawołania, nocne hymny, przysięgi, puryfikacje, zejście w Hades i święty dyskurs, te ostatnie przypisywane Kyrkopsowi Pitagorejczykowi pośród wielu innych atrybuowanych różnym autorom. Jamblich, żyjący w III-IV wieku naszej ery, twierdził, że Pitagoras inspirował się Orfeuszem w swym dziele o tym, co dotyczy bogów. Kosmogonia mityczna związana z Dionizosem Zagreusem zawiera w sobie misterium potrójnych narodzin. Narodziny z matki, narodziny z Zeusa, narodziny po rozerwaniu przez tytanów i zszyciu przez Reę. Plotyn twierdził, że ludzkie dusze odzwierciedlają w pewnym sensie duszę Dionizosa, iż upadając z niebios, jednak intelektem wspinają się do nich, pomimo zanurzenia się w świecie natury ich głowy są osadzone w niebiosach, a ojciec Zeus stworzył nierozerwalną więź, która pozwala im na chwilę odpoczynku, bezkarnalności, gdzie znów spotykają się z pośmiertną całością. W tym znaczeniu transgresją jest działanie ludzkie podobne tytanom, a właściwie jest postępowanie dionizyjskie, rozbudzając w sobie pierwiastek boskości. Termin oistros, zazwyczaj łączony z bachiczną banią, pojawia się w różnych okresach w hymnach orfickich, jest powiązany z prymordialnymi, tytanicznymi naturami ludzi, gdzie kanibalizm, mordy, postępowanie bestialskie, eryniczne było powszechne. Oistros jest pierwiastkiem, który w pewnym stopniu występuje w każdym człowieku, ale jest trzymany na wodzy przez edukację i cywilizację. Damastius wspominał o Tartarozis, największej karze w kosmicznych piekłach, których może się spodziewać nieszczęśnik postępujący na sposób tytanów. Aby zostać Dionizją, należało zrzucić z siebie jarzmo tytanów poprzez gigantomachię, wewnętrzną walkę.
Złote tabliczki orfickie przy pochówku miały być instrukcją dla zmarłych, jak uniknąć rzeki zapomnienia, to jest letę, otrzymać przyzwolenie od strażników hasłem „Jestem dzieckiem natury i rozgwieżdżonych niebios, lecz rasa ma jest niebiańska”, aby wypić z jeziora Mnemozynę, która była tożsama z aleteją, to znaczy prawdą, niezapomnieniem. Niektóre z tych tabliczek odnosiły się do pośmiertnej deifikacji ich posiadaczy. Na paru odnalezionych tabliczkach zmiankowany jest Eukles i Euboleus. Pierwszy jest epitetem Hadesa, pięknego Kleos. Kleos oznacza glorię. Drugi jest epitetem Zeusa Dionizosa, jaki piękny Bule. W nekropolis Orti Petra w Eleuternie, które funkcjonowało od IX wieku przed naszą erą aż do VI wieku naszej ery, stał święty posąg, z którego zachowało się zwieńczone akroterium 9 kuretów. Wojowników, co uderzali o tarczę, a tamże, jeżeli zgodzić się z eurypidyjskim fragmentem Mystos Idaeńskiego Zeusa, byli też Mystes Zagreusa. Tak jak Zeus miał być pożarty przez Kronosa, tak Dionizos przez Tytanów. Plutarch w swoim czasie porównywał misteria Zagreusa Dionizosa jako jednoznaczne nawiązujące do misteriów Ozyrysa. Powszechnym był pogląd, że ludzkie dusze powracają pośmiertnie do swoich gwiazd. W pokoju Arystofanesa sługa Trygeusza pyta, czy to prawda, że ludzie są zamieniani w gwiazdy po dokończeniu żywota. Na co ten odpowiada, że tak może być w istocie. Nocne astralistyczne rytuały można odnaleźć w odzie Parteneion, połowa VII wieku przed naszą erą, podczas rytu Artemidy Orti, wsparcie, gdzie podczas heliakalnego powstawania Plejad, znosząc wersy typu Plejady, tak jak my noszą szaty Artemidy, wznosząc się przez noc Ambrozji jak gwiazda Syriusz, wojując przeciwko nam. Słowa Artemida pochodzi najprawdopodobniej od Aerotomis, czyli tnącej przez powietrze. Często utożsamiano z nią księżyc, bowiem Hades był sublunarną rzeczywistością, zatem strzały lunarne Artemidy cięły przez Hades. Nieśmiertelni nazywali boskie światy, miasta, pałace Selene, zgodnie z orfickimi rapsodiami. Dlatego eteryczny księżyc jest nazywany niebiańską ziemią, najbliższymi astralistycznymi niebiosami dusz przy Gai. Katabatyczne rytuały, czyli ryty zejścia w Hades, oznaczały mistyczną śmierć. Teleotan, umrzeć, i teleistaj, być inicjowanym, prowadzą od wrzucenia w ogromny ocean, jakoby dusza leciała w przepaść przez pomieszanie wielkiej katastrofie przy spotkaniu z siłami podziemia, z nokturnalnym słońcem, gdzie czarne formy przeoblekają się w najrozmaitsze formy aż do zimna Tartaru. Spotkanie z okeanicznym, tytanicznym wiatrem przekształca duszę w substancję bliższą boskiemu powietrzu, co było drogą do niebios. Zatem pucharem nektaru bogów może być otchłań eteryczna. Ambrozją jest boski ogień. Dusza, która była bowiem uwięziona wbrew swej naturze, ulega transformacji, która ją uwalnia. Dusza w dionizyjskim sarkofagu nie była bowiem homogeniczna, ale zawierała mieszankę różnych substancji. Należało ją oczyścić. Czy prywatne inicjacje były możliwe? Zachował się papiros z Gurab, być może należący do wędrownego kapłana na terenie Egiptu Ptolemejskiego, który świadczy o tym ruchu. Czy operatorowi tej inicjacji się powiodło, a siły były przychylne jego prośbie, w jego lub cudzej intencji, tego nie wiemy. Ktoś miałby zapytać, czy Orfeusz zatem został Bogiem, czy tylko przetarł szlak i w żalu z miłości do świata wybrał inną ścieżkę. Sokratejski bohater R w swojej podróży ujrzał duszę Orfeusza, co wybrała życie łabędzia z żalu po opuszczeniu ziemi. W miejscu, gdzie dokonywane były decyzje, fortuny były splatane przez Moiry, a dusza wysyłana była do rzeki zapomnienia Lety. Pijąc z niej, Orfeusz zapomniał o swoim poprzednim życiu. Czy była to metapsychoza w piękne zwierzę, czy w gwiazdy, jest już zupełnie inną historią. Bardzo dziękuję.